No dawaj, cała petara. Jedziesz, no. Ty nie jesteś, ale do ciśni, do końca. Jak? Ekstra. Niezłe, co? No. Andrzeja Toyota jest dużo gorsza. Nie puszczaj tego. Nie puszczaj. Wychodziłam tędy, ale słuchajcie, dosłownie w ostatnim momencie w ogóle przeszłam sobie. Dopiero go zobaczyłam, no nie ruszał się. Sprawdźcie, kochani, co to za wąż. Zdecydowanie się nie boi człowieka. Żółto-czarny. Tak. Wolno się porusza. Chyba jest jeszcze niewyspany z rana. Chyba się nie wyspał. W zerowniku, słuchajcie, że ja tu jestem. No w ogóle w niczym nie przeszkadzam. No dobra. Będę działać. W lato na Florydzie jest tak, że otwierasz okno, chcesz przewietrzyć sobie swoją sypialnię z rana, no i nie możesz. Teraz tak, teraz dopiero zaczynają się te dni. Otwierasz okno i oddychasz pełną piersią. I te dni zaczynają się właśnie 20 września i kończą się, no już tak, jak będzie lato, no początek lata, już maj, myślę, że już będzie upał, gorąco i znowu żarówka. Czy jesteś albo w pomieszczeniu zamkniętym w domu, w klimatyzowanym, w pracy, albo się męczysz na zewnątrz i nikt nie chce pracować na zewnątrz. Ale ja jestem przyzwyczajona do tej pogody, się zaprawiłam w pracy, w stajni, także jakoś ona mi nie szkodzi. Chociaż, no wiecie, no nie jest fajnie być ciągle mokrym i spoconym. Jest po prostu nieprzyjemnie. Ale kondycyjnie daje radę. O, zobaczcie, jakiś ptaszeczek. Nie wiem, co mu się stało, że się nas nie boi. No co? Co to taki chory jestem? To słabiutko z tobą. To czekaj, może cię przeniosę gdzieś w krzaczki, co? Żeby ciebie nie było widać. Tu się schowaj. Tak. Rusza się, jest bardziej aktywny. Minęło może z 5 minut. Nie ma już ptaszka. Także ja myślę, że może wiecie co, czasami jest tak, że o, poleciał chyba. No, czasami jest tak, że one uderzają w szyby i w jakimś był szoku być może i potrzebował czasu, żeby oprzytomnieć i lecieć dalej. Także wszystko jest okej. Okay. Słuchajcie, dobra, jestem w nowym samochodzie. Testuję go. Myślę, że może będzie mój. Po raz kolejny. Nie, żartuję. Już wam nie robię tutaj żadnych ściem. Chevrolet Volt. Chevrolet Volt. Działa jak Tesla. Podobnie już ma dobre przyspieszenie. Nawet lepsze niż ten Mustang, w którym ostatnio jeździłam. Znaczy Tesla to nie, bo on jest elektryczny, a później się przełącza na benzynę normalnie. O, widzicie. No to grzejemy. Tu masz ile z galona robi? 250. To jest przelicznik. A tu mama kieruje? No jadę, spróbuję. Mama będzie testować Tesla. No dawaj, cała petara. Jedziesz, no. A ty nie jesteś, ale do ciśni, do końca. Ty, ost, no, tylko musisz pojechać ten. Na drogę, to się zdziwisz. No jest. Podobno Tesla ma tam 3 sekundy, on ma chyba 8, no ale ciśnij, zobacz. Co się, dawaj, jedziesz, on się jeszcze wkręci. Niezłe, co? No. Ale czujesz, że nie słyszysz silnika? Super, ojej. Cisza jest. No. Przecież nie to ma. Nie, no to Andrzeja Toyota jest dużo gorsza. Nie puszczaj tego. Nie puszczę, ale jest dużo gorsza, bo się, wiesz co, przyłącza, wiesz? Tak, ja słyszę. Ten nic. W ogóle nic. Jak jedzie jak po szynach. Tak, on jedzie jak po szynach. Tak. Nie wiem, czy jest lepszy od Andrzeja samochodu? Serio? Ja wiem, że mój mąż może się tutaj stresować, denerwować. Taką ciągłość jazdy ma. Super, naprawdę. Właścicielka tego samochodu mówiła mi, że jest fajny i była z nim zachwycona. Ja mówię, no tak, elektryczny jak elektryczny. Andrzej ma hybrydę, to jest elektryczny. Najpierw masz dwa silniki, masz elektryczny i dopiero jak się skończy prąd, przełącza się na benzynę normalnie. A Andrzeja jest jakby benzyna, ale wspomagany elektrycznym chyba. Coś takiego. Tak. I tutaj jedziesz, na początku masz 40 mil, jedziesz tylko na prądzie i to całkowicie starcza ci na cały dzień. I to po prostu jest szok, nie? Że cały dzień masz, nie jeździsz w ogóle nie tankujesz, w ogóle nie jeździsz na stację. No tak. Wszędzie tankujesz za darmo, masz priorytet wszędzie na plażach, jesteś pierwszy.
Tak, no, tak. To jest no fajne, fajne. Nie czujecie prędkości w ogóle tego samochodu, bo na przykład w samochodzie takim no, normalnym na benzynę, no to wiecie, to jest zaraz te przyspieszenie. Ale zobacz, silnika nie słychać. Tak, bo silnika nie, ma. Silnika nie, nie słychać. Nie, nie ma, jest tylko bateria. Teraz no. Masz już 50, wiesz, tak, kilka sekund. Tak, no. I ja jestem przyzwyczajona do samochodu, do kij na przykład, no to wiesz, jak ja nacisnę jej, to ona trzęsie, no, ona i krzyczy. I czujesz ja to, ja ci powiem tak, jakbyś pojechała, jeden dzień pojeździła z nim, no. To zobaczyła, że wszystkie zostają z tyłu. A, ty jesteś pierwsza. Aha. Dopiero widzisz, aha, jak to przyspiesza. A, no widzisz. Nie masz pojęcia, jakie jest porównanie, no, 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 wiesz, z innymi, no, samochodami. No, być może. To jest ekstra. I zobaczcie, to jest przyszłość. Wszystkie marki zaczynają robić już, no, elektryczne modele. Fajna sprawa. Jestem w takiej łazience, która mi się bardzo spodobała. Nietypowa, nie florycka, nie amerykańska. Typowo europejska, zobaczcie, bardzo ładna. Krany takie nie amerykańskie. To wam pokazuję, bo tu na Florydzie no, standard jest niski, a to jest na plaży bar. Zaraz wam pokażę, jak jest na zewnątrz. Fajnie, zobaczcie, ładnie zrobione. Ja myślę, że to jakiś Europejczyk ma właściciel. I muza dobra? No super, i jak dużo ludzi, samochodu, słuchajcie, jest godzina 12, dzisiaj spędzamy czas z koleżanką. O, i jesteśmy w takim lokalu, Lock and Key, restaurant and pub. I tam mamy pana. I takie jedzenie, bardzo smacznie, bardzo fajnie, polecamy. Polecam wam, Lock and Key. To jest Englewood, zobaczcie. Beach Park. Tutaj zaraz mamy morze i bardzo smaczna sałatka, bardzo fajne jedzenie. Zobaczcie, kochani, jesteśmy na działce, ale tu jest taki teren podmokły, widzicie? I to kosztuje 50 tysięcy. Nawet z wodą i z błotem. Tak, tam jest ciężko przejść. Tu jest wysoko, zobacz, a tu jest tak. Od razu tak w dół. No i dlatego tu stoi woda. Tak. I teraz to by trzeba było odwodnić, to jest... Tak, słuchajcie, to jest duże przedsięwzięcie. Jeszcze w Ameryce to wszystko kosztuje dużo więcej niż w Polsce, bo mój tata tak coś takiego robił. Ło! No i co? Ciężko przejść. Nie wiesz, jak to się robi, kochanie. O, coś tam odzywa się. A to wilki. Jakieś gęsi. To nie gęsi. Gdzie ty idziesz? Po wodę nie idzie. Boisz się wilków? No dobra, czyli ta działka nie. Chcą do akwarium? No może, nie wiem. Dzisiaj wycieczka motorem z moim mężem. Mój mąż sprawdza, ocenia moje działki. Moje wybory. I co myślisz o tym wyborze? Słaby, tak? Masaker. No dobra, to idziemy dalej. Przy samym asfalcie to powinno być takie wzmocnienie chyba. Słuchajcie, tu jest problem motora, motocykliści. Nie wiem, znacie ten problem. Szczególnie na Florydzie. BMW nóżka, tak? Wymyślili Niemcy, że... Tak, słabo. No zobacz, ona się zaraz wbije i to się... Przewróci. Motocykl się przewróci. To ja myślę, że tu daj jednak. No to weź tu deski. Normalnie daj tutaj i nikt tutaj nie przyjeżdża aż tak. Mamy kolejną przeprawę. Andrzej idzie jako pierwszy na śniadanie. Wow, sarna. Sarny dwie. Tu jest trochę wetland. Też. O, jest też. No to też nie fajnie. Jezioro wody. Tak. I tu wszystko mokre, zobacz. I traktorek ma taki. A, do koszenia może. Tak. Sarna, czego ty się mnie nie boisz? Wow. Ty, Andrzej! Tu sarna jest i ona się nie boi. No i zobacz, tu jest też taki wetland. Także to też nie. I tam cała. Cała. No ładna. Ładnie? No. Kamieniutka w środku.
Ale ciemne, a nie było innych kolorów? Były, tylko że były, tobie się tak podoba. Przyda ci się na Florydę. Tak. Jak tam? W szkole mam zimno. Gorąco. Tak. I spać mi się chce. Tak. No. I coś jeszcze? I mam też o pracy domowej. Mokradła są pod ochroną, dlatego że tam jest dużo właśnie dzikich zwierząt. O, specyficzne środowisko charakteryzuje się tym. No i ogólnie robi się mitigation, poprawia się ten teren. Jest do tego specjalna osoba wyznaczona, inżynier. Na jednym hektarze kosztuje 30 tysięcy dolarów. Także no, jest taki land, który ma właśnie ten wetland praktycznie na całości swojej, więc się nie opłaca kupić. To znaczy, no, na pewno tak tania, żeby po prostu samemu sobie zrobić tą mitigation. Kochani, mamy żółwika na horyzoncie. Oliwka kieruje. Przejdziemy go? Jakiś taki czarny bardziej. Oliwka źle kieruje. Uczysz się? Piję. Pod prąd. W ogóle nie. Pijesz, pod prąd jedziesz. O. Proszę bardzo. Proszę bardzo, co ona wyprawia. Ciężko się kieruje. No i do stopu. To w prawo, w lewo i do sam drzewo. No w prawo. Krystian pojechał na motorze z seniorkiem, a Ola się bawi samochodzikiem. Pytaliście się, co to za samochód, jaki model. Zobaczcie, tak się nazywa. E-Revo WXL. O, dzia. Zobaczcie. Ale Ola, grzejesz ostro. A Krystian jak ostrożnie jeździ, Boże. No zobaczcie, jak grzeje. Wow. No nieźle. Uwaga, chcesz zdjęcie. Ale ładne, zobaczcie. Te ciemne ma takie fajne, no nie? Ja z tamtego mogę właśnie zrobić, żeby tutaj pod ścianą ukleić. A, takiego? Tylko tamtego bym sprzedał najpierw. Aha. No też masz plany. Kochani, byliśmy jeszcze na jednej działce i nie podobała nam się, także... O, ja wino sobie zamówię. Chętnie, mam ochotę na czerwone wino. Tak. Really? No. Jak nie mam okradeł, to działka taka kosztuje gdzieś 70 tysięcy, 80 tysięcy. Takie 3 akry ziemi. 3 akry ziemi to jest 12 tysięcy metrów kwadratowych. To jest bardzo duża działka. W sumie. Dziękuję, tak? A masz z motorem? No właśnie nie. A to 2 dajesz. A co można, tak? No przecież dałeś przed nią. A wtedy dałem. No udało się wtedy. Andrzej jest normalnie facebookowy mężczyzną, zobaczcie. Już dzisiejsze czasy, tylko technologia i technologia. Zero radości z tego momentu, tu i teraz. Ja nie, on nie. Musimy wyłączyć. Wyłączamy, Andrzejku. Really? Tak. Słuchajcie, jesteśmy w Aldi i to wszystko jest takie europejskie. My bardzo się cieszymy, że to jest europejskie. Sklep żadnego szału nie ma. No nie. Ale po prostu jest jedzenie. Tu no, można kupić, którego takie ciacha. W amerykańskich sklepach. Nie ma. I zobaczcie te słodycze. Ojej. To są takie europejskie rzeczy, które my uwielbiamy. Ja zawsze tak zamykam kurki. Biorę latarkę. O. I idę. W dżunglę. Ojej, jaki ten las duży. I świeci. Co robiłaś, gdzie byłaś?
Jak ci czas minął? Pokaż, co zamówiłaś, bo ja nawet nie wiem. Ja też nawet nie wiem. Zamówiłaś kids menu. Bo tamtego bym nie dała rady zjeść. Wow. Mmm. O, jak ładne. Takie z Polską się kojarzą, no nie? Też. No. Jeszcze były takie w pudrze w Piotrze i Pawle, pamiętam. Czyli orange, lemon, apple, raspberry, grape. Który chcesz? Pomarańczowy. O, jaki dobry. Fresh apple. Zielony. Ojej, jakie dobre. Boże, czy nawet filmy można oglądać. To prawda. To taka poczekalnia jakby w gabinecie. W gabinecie lekarskim. Takie są kolory. Który kolor? A jak myślisz? Który do mnie pasuje najbardziej? Ojej, fioletowy. Teraz będziemy oglądać film. Jak macie jakieś filmy do polecenia, to możecie napisać na Netflix, tylko żeby było. Zepsułam Krystian. Krystian już się boi. Wiesz, jak przeżywał jak ja? Na poduszkę być. No bo tutaj jakbyś sobie kupiła na nowy laptop, a mała by go zaczęła rzucać w krzaki. Bo to tak było. No mama wjeżdża w nim w krzaki ostro tam, przy pełnej prędkości. Nie patrzcie Krystianowi. Ja kubaj. To Krystian przeżywa, zobacz. Nie, nie, patrz, jak on jeździ. Nie, nie szczekaj na niego, bo musisz go ugryźć. Ugryź go. Ugryź go. Ten może skakać. Tu ma fajne te, patrzcie. Tu ma fajne. Boże, fajnie. No, widziałeś, jak na filmie było fajnie. GoPro ma stabilizację obrazu, to on też jeszcze fajnie jeździ, no nie? Kochani, kochani, zaraz specjalny gość na naszym kanale. Bardzo ciekawa sprawa, bo troszeczkę inny klimat niż do tej pory. Ja myślę, że mądre spotkanie i takie owocne, nie tylko dla mnie, ale myślę, że dla Was też, dla widzów. Także chętnie zaproszę Was do tej rozmowy z gościem specjalnym. Myślę, że dla każdego, i dla młodszego, i dla starszego znajdzie się coś ciekawego. Cześć Eliza, z tej strony Cezary Graf, z kanału Cezary Graf. Co u Ciebie? Wszystko dobrze, bardzo fajnie, a ja pytam się, co u Ciebie? Bardzo dobrze, jestem rozchwytywany. Ojej, naprawdę? Jesteś coraz bardziej rozpoznawalny, bo widzę. Być może dlatego. Internet daje niesamowity lewar, jeśli chodzi o dotarcie do osób. To nie jest żaden sekret. Jeżeli patrzymy 80% czasu w telefon czy w komputer, to jeśli tam jesteśmy, to docieramy, możemy docierać do ludzi. I to jest fajne. Super. No to powiedz coś o sobie widzom naszym na kanale Młodzi Widzowie. Ja chciałabym, żebyś tutaj im coś pomógł, przekazał, coś ciekawego, tą wiedzę, którą masz. Bardzo chętnie, posłuchamy. Z wykształcenia jestem nudnym prawnikiem z Warszawy, natomiast zajmuję się zawodowo doradcem majątkowym, czyli rozmawiam z ludźmi o pieniądzach. I na swoim kanale Cezary Graf pokazuję swój punkt widzenia na temat rzeczy, jakie mają miejsce obecnie na świecie, w ekonomii, ale też w społeczeństwie, bo uważam, że społeczeństwo i zmiany społeczne bardzo istotnie wpływają na ekonomię. Odwrotnie też jest transmisja, ale przede wszystkim społeczeństwo wpływa na to, jak wygląda ekonomia. Dobrze. Biorąc pod uwagę moich widzów, czyli młodych ludzi, w średnim wieku ludzi, ci, co mieszkają w Polsce, możesz mieć na uwadze, że też są widzowie, którzy chcą się przeprowadzić do USA, zamierzają wyjazdy, są światowi. Co możesz im polecić? Stany to jest bardzo ciekawy kierunek, bardzo ciekawa jurysdykcja, bardzo ciekawy kraj. Ja uważam, że mimo wszystko, ze względu na to, że jest 10-11 lat rozwoju gospodarczego, Stany także będą miały recesję w 2020 roku, w przyszłym. Ale to będzie 1, 2, góra, 3 kwartały.
Stany podniosą się, otrząsną i pójdą dalej. Z Polską niekoniecznie tak musi być. Tutaj nie mieliśmy recesji od 27 lat już, nie od 10-11 i nikt nie wie, jak recesja wygląda. Więc jeśli u nas pojawi się jako echo lub jako nawet ta wyprzedzająca przed amerykańską, a na początku 2020 roku, to ona może być dużo bardziej niebezpieczna dla Polski niż dla USA. Także jak ktoś myśli o tym, żeby wyjechać do Stanów, choćby po to, żeby zdobyć doświadczenie, zobaczyć, jak pracuje się na Zachodzie, zobaczyć, jak edukuje się na Zachodzie, to uważam, że to może być ciekawy pomysł. Najlepiej jest moim zdaniem łączyć pracę z edukacją, studiować zaocznie i pracować, zdobywać doświadczenie na rynku. To jest cenna porada majątkowa. Zdecydowanie te pewien, że działa. Super. Dla tych, którzy są w Polsce, którzy zostają, którzy nie wyjeżdżają, jakie rady, jakie porady? Ten kraj też się da zhakować i ułożyć na swoją korzyść. Wielu ludziom się to udało. To nie jest tak, że tu się nic nie udaje. Co może się udać w Polsce w tym czasie, teraz, jak będzie recesja? Jest wielu ludzi, którym się udało. Biznes coraz trudniej idzie, bo tak jak na całym świecie rozsiadają się korporacje. One mają dostęp na całym świecie od 10 lat do pieniądza na 0%. Mogą pożyczać dowolne ilości pieniądza na 0%. Więc siłą rzeczy wypychają z rynku mniejsze podmioty, które nie mogą na 0% pożyczać, mają ograniczoną ilość środków, a jak pożyczają, to nie na zero, a kilkanaście, w skrajnych przypadkach kilkadziesiąt procent. Ale jest na to sposób. Można być podwykonawcą korporacji. Można robić coś dla korporacji. I to jest, myślę, dobry kierunek, jeśli myślimy o własnym biznesie. Druga opcja to po prostu podbić korporację, zacząć w niej pracować. Czasami zaczyna się od parzenia kawy, to jeśli masz młodych widzów, nie od razu zostaje się CEO korporacji. No tak. Małymi kroczkami, ale przez 10-15 lat, tylko 10-15 wow. lat, można myśleć w sposób internetowy, że i już. A to jest trudne dla młodych ludzi, bo oni chcą już, prawda? Młodzi ludzie chcą już działać, już zarabiać. Niewątpliwie, natomiast jeśli znajdą się tam osobnicy bądź osobniczki, które zrozumieją, że w świecie realnym rzeczy nie dzieją się poprzez kliknięcie, tylko nie natychmiast, tylko wymagają inwestycji czasu, wysiłku, rozmawiania z ludźmi. Awans dzieje się przez rozmowy. Trzeba rozmawiać z ludźmi ustami, na głos, nie tylko pisać. To oni będą mieli gigantyczną przewagę nad swoimi rówieśnikami, którzy nie do końca mogą to odkryć, a to jeszcze my przez następne 10-15 lat będziemy rozkładać karty, więc trzeba rozmawiać. Mm-hmm. Mamy podzieloną rozmowę na trzy części. Czy zdradzisz sekret, o czym będziemy rozmawiać w następnym odcinku? Pogadamy lepiej o kryptowalutach, złocie i inwestycjach. O, to jest super. Ja myślę, że to jest świetny temat. Także w następnym vlogu, co zainwestować, czy warto zainwestować w kryptowaluty, w jakie kryptowaluty, tak? Co jeszcze? W co, jeżeli nie w kryptowaluty, i czy tylko w kryptowaluty, i czy teraz w kryptowaluty. Kochani, to by było na tyle naszej rozmowy z panem Cezarym. Tymczasem, kochani, dzięki, do zobaczenia, do kolejnego vloga. Już wam nagrywam.